Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski. Dzień dobry. Witam także gościa w naszym e, studio poseł Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości poseł Elżbieta Płanka. Witam panu, Dzień serdecznie. dobry, witam serdecznie. W piątek Sejm przyjął ustawę o dopłatach do ogrzewania. Ustawa jest. No, ale nie jest to dokument zgody, bo zdaniem opozycji w przepisach jest sporo luk, które ponoć dyskryminują część osób. Pani poseł, ile w tym prawdy? Zawsze opozycja widzi dziurę w całym. To jest taka jej, że tak powiem, rola poszukiwania doskonałości, jak można by tak nazwać, politycznej. No nie jest możliwe rzeczywiście wyszczególnienie wszystkich przypadków, natomiast tą ustawą po dodatku węglowym staraliśmy się pomóc bardzo wielu. Być może znajdą się jakieś jeszcze problemy do uszczelnienia, no ale to jest oczywiście w tej chwili większość uzyska. Najbiedniejsi uzyskają pomoc, wsparcie finansowe i też instytucje wrażliwe to jest bardzo ważne szkoły, przedszkola, szpitale żeby po prostu ten, te opłaty za energię, za ciepłownictwo nie były tak dotkliwe? Statystycznie wyglądało to tak. 22 posłów zagłosowało za nieprzyjmowaniem ustawy. To byli posłowie Konfederacji Polski 2053 Monachołowni, natomiast Koalicja Obywatelska, Klub Koalicji wstrzymał się od głosu. To było 112 posłów. No tak. Ale większość sejmowa 300 pary osób zdecydowała. No, na pewno nie jest to pierwsza, na, na pewno jest to pierwsza taka ustawa w Unii Europejskiej pomagająca obywatelom, jeśli chodzi o te trudne teraz, jesienno-zimowe czasy. Kto wie, czy to nie będzie jedyna taka ustawa. Zobaczymy. Ważne jest, żeby Polacy poczuli, że państwo się nimi opiekuje. Pani poseł w piątek przyjęliście także ustawę o wsparciu przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z katastrofą ekologiczną na odrze. Jednorazowe świadczenie ma wynieść 3010 zł. Bądźmy precyzyjni mm -hmm. dostaną ci, których przychody spadły powyżej 50%. Co do tego, że taka rekompensata jest potrzebna, no zgodnie byli wszyscy. Jednak kluby postulowały, żeby kwota była wyższa. Skąd te wyliczenia, że 3000 to jest ta właściwa kwota? To jest jakiś kompromis? Pewnie, pewnie jakiś kompromis to jest decyzja na każdego taka kwota 3010 zł na każdego zatrudnionego dla firm. A więc nie jest to dla firm coś małego i coś nieznacz, nieznaczącego. Oczywiście tutaj w ostatnim miesiącu, ostatnich dwóch miesiącach lub miesiącu równoleg, równoległym poprzedniego roku, ta strata co najmniej 50%. Wiadomo, że to nie wypełnia tej luki finansowej, tej straty finansowej, jaka się stała z tego powodu. Myślę, że to jest początek wsparcia i tak bym to traktowała, że na ten czas zobaczymy, jak to będzie się kształtować, jak te przedsiębiorstwa, które zresztą no, muszą wykazać też we wniosku online, że faktycznie takie koszty i to musi być potwierdzone. No będą pewnie jakieś możliwości inne, więc nigdy to nie jest konstans, że my w tej chwili to dajemy i uważamy, że to wystarczy. Po prostu też liczy na pewno rząd, liczy możliwości. Pani poseł, ale czy projektując i przyjmując ustawę. Mieliście jakieś szacunki, ilu przedsiębiorców może z tej ustawy skorzystać, z tej pomocy, z tej rekompensaty? Myślę, że jest ta informacja od, z Urzędu Statystycznego, od wojewodów, i może ona jest jakimś kompromisem szacunkowa. Też nie powiem, że to jest wyliczenie tak dokładne. Panie poseł, 1 września ogłoszony został długo wyczekiwany. Raport co do reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec na ponad 6 bilionów złotych oszacowano stratę polskie w wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej. No, przyzna pani, że kwota astronomiczna, tylko czy realna, w jakiejkolwiek części do wypłaty ze strony Niemiec, wydaje się, że absolutnie nie. To jest temat na otwartą dyskusję. Międzypaństwową także przede wszystkim, bo muszą się Niemcy Wypowiedzieć co do szczegółów tego raportu. Natomiast, że faktem jest, że nie otrzymaliśmy, po pierwsze, że nie mamy pokoju wieczystego z Niemcami. Nie mamy pokoju w ogóle, traktatu pokojowego. Żyjemy tak sobie po II wojnie światowej na podstawie jakiejś umowy, którą zawarli jeszcze w czasach PRL-u. Chyba Gomułka nawet zawarł, o jakiej się mówi o wzajemnej współpracy. My nie mamy tak naprawdę ze sobą jako dwa państwa, to które napadło i to, które jest pokrzywdzone, Polska, nie mamy traktatu pokojowego. W ramach tego traktatu należałoby właśnie umieścić te reparacje i myślę, że to jest początek. Długotrwałego dialogu z Niemcami, jako no, Ale pani wie, co, państwem, mówi, strona co mówi strona niemiecka. Co no, co no mówi strona niemiecka? Polska jest... zrzekła się reparacji. Temat jest kompletnie nie podejmowany po stronie niemieckiej. Kto się zrzekł reparacji? To jest pytanie, więc właśnie trzeba pracować na dokumentach historycznych. No i niestety okazuje się, że dzisiaj wypłacają rekompensaty państwa za kolonializm, za, za krzywdy kolonialne innym państwom, które były w ramach właśnie tego kolonialnego reżimu traktowane traktowane, wyzyskiwane. Straty były też u ludziach. To dlaczego tak potężna sprawa jak II wojna światowa i nasi poprzednicy komuniści, rządy komunistyczne zrezygnowały? Pod, na pewno to była taka umowa między, myślę, że też z Rosją w jakiś sposób, ze Związkiem Radzieckim, między Niemcami, Związkiem Radzieckim. Proszę zobaczyć, jakie to są ogromne Yy, ogromne straty, też materialne, w sensie złota, zabytków, okradzenia nas. Mówimy o ludziach, mówimy o tym, że zginęło 6 milionów, w tym 3 miliony po, yy, narodowości żydowskiej. A może ten raport po, powstał po to, żeby rozpocząć yy, na forum europejskim jakby dyskusję na ten temat, czy, czy się należy, czy nie? Oczywiście, że należy tę dyskusję prowadzić i tu Państwa polskim. Musi udowodnić i ten raport właśnie jest wstępem, myślę, do tego poważnego działania. Może w końcu uporządkujemy sprawy między Polską a Niemcami. Ten pytanie też drugie mi się ciśnie na usta czy ten raport dotyczący reparacji wpłynie na pogorszenie stosunków między Polską a Niemcami? Trudno powiedzieć, ale my odpowiadamy, że my jesteśmy bardzo pokrzywdzonym państwem, natomiast jesteśmy traktowani nierówno w Unii Europejskiej i to właśnie przez Niemców mamy w tej chwili utrudnienia dostępu do środków. Z KPO. Niesłuszne zresztą, bo nie ma tego w traktatach, że mamy obowiązek podporządkowywania się Trybunałom Unii Europejskiej no skoro, w sprawach sprawiedliwości. Skoro Pani wywołała ten temat, to też podczas piątkowego posiedzenia Sejmu z mównicy Sejmowej padły takie oto słowa, które wypowiedział Borys Budka, że Brak pieniędzy z KPO dla Polski to jest zdrada stanu. To powinien był to powiedzieć, w takim razie, albo w Bundestagu, albo na forum Unii Europejskiej, w kierunku do Niemców, a nie do Polaków, bo to Polacy ciągle upominają się, natomiast my nie zdradziliśmy nikogo i niczego. Pani poseł, w przyszłym roku wybory parlamentarne zbiegną się z wyborami samorządowymi. W Pani ocenie powinno nastąpić przesunięcie jednych bądź drugich? Dyskutujemy o tym od dłuższego czasu. Zbieg tych dwóch dużych wyborów, ogromnych, jest trudny, zwłaszcza w tym czasie, jakim jesteśmy gospodarczo, społecznie, w okresie, kiedy wojna i wspieramy cały czas Ukrainę. Więc żeby to było przejrzyste dla obywateli, także powinno być y, przesunięte. Trudno jest przesunąć wybory y, parlamentarne, skoro one są w, w konstytucji. Y, Natomiast o wiele łatwiej jest tutaj poruszać się, jeśli chodzi o termin wyborów samorządowych i należy to rozdzielić. Zapytałem nie bez przyczyny, bo w ten weekend prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy przedłużającej kadencję, kadencję samorządów o pół roku. Zatem, pani poseł, można powiedzieć, że to już niemal pewne: będzie pięć i pół roku, a nie pięć kadencji samorządów. Zawsze mówiliśmy o tym, że w krajach Unii Europejskiej są samorządy o dłuższym okresie działalności i ponieważ teraz samorządy mają ogromne zadania, Robią duże inwestycje. Dobrze będzie, pewnie, też, żeby sobie poradziły z tymi zadaniami, które rozpoczęli, więc chyba to będzie z korzyścią z, dla samorządów i dla obywateli. Z tego co sobie przypominam, ta pierwsza propozycja to, było, to były wybory samorządowe rok 2024, ale tutaj chyba na przeszkodzie stanął prezydent Andrzej Duda. Też było tak ostatnio w ostatnich miesiącach o tym mowa. To może. Y Jakiś kompromis, jednak te pół roku. Yy, I myślę, że to zostało w jakiś sposób z samorządowcami ustalone. To tyle. Poseł Elżbieta Płonka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była parannym gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.